Witam Was serdecznie, MaxPayne.pl. Przedstawię Dragon Ball Z Kakaroto. Po ostatnich wydarzeniach, jakie miały miejsce, Son Goku oraz Son Gokan wyszli z tej komnaty, w której trenowali jeden rok, czyli jeden dzień ziemski. Jak widzicie, korzystam z tego najnowszego DLC 1.04. Jak widzicie, to jest właśnie ta naukowiec kobieta, czyli Android numer 21. Także jak oglądacie moją serię, to na pewno na moim kanale zobaczycie właśnie instalację tego DLC 1.04. No nic, Vegeta niestety, ale walcząc z samym Komórczakiem, w ogóle pozwolił mu na to, żeby osiągnął swoje najwyższe stadium. Niestety się przekonał jego naprawdę potężną mocą. No i tak jak widzicie, Komórczak sobie zorganizował cały ten turniej mocy. Za 9 dni nasi bohaterowie się z nim zmierzą. Tutaj widzę, że Baba Gula też oczywiście jest. Tam jest jakiś... gdzie to upuściliście? Widzę, że to jest jakaś misja poboczna, czyli tutaj sobie taki zrobimy odcinek taki eksploracji i zaczynamy właśnie obchodzić te misje dodatkowe, bo widziałem, że na mapie świata pokazało się aż 4 misje dodatkowe. Ja tak mówię, bo nie omijam żadnej misji dodatkowej. Chcę tą grę jako przejść 100%. Dobra, no to przechodzimy do tej misji związanej z gangiem Pilafa. I sobie tutaj wylądujemy. Dobra, co tutaj Pilaf chce zrobić? Nowa maszyna Pilafa jest wreszcie gotowa. Son Goku już jest trupem. A raczej byłby nim, gdyby znalazł kapsułkę. Przepraszam, Imperatorze Pilafie, gdzie mógł ją zgubić? Właściwie może tak będzie lepiej. Nie sądzisz? Son Goku jest już dorosły, więc o wiele silniejszy niż wcześniej. Nie mamy z nim żadnych szans. Co ty mówisz? Nie wierzysz w moją maszynę Pilafa? Przepraszam pana. Zamknijcie się i szukajcie tej kapsułki. Gdy znajdziecie tę kapsułkę, pokonam Son Goku. Zbiorę smocze kule i wreszcie zapanuję nad światem. I co zrobisz? Ty już opanujesz świat? No tak, cóż, po pierwsze, co powinien zrobić? Tak, Imperatorze Pilafie, co zrobisz? Zamknij się wreszcie, nic ci nie powiem, w tajemnicy. O, ta tajemnica. Wow, kopelat! Co tu robicie? No i Son Goku tutaj ich odwiedza. Co teraz zrobimy, Imperatorze Pilafie? Ten dziwak nas podsłuchał. Dziwak? To trochę obsesowe, nie sądzicie? To ja, Son Goku, ludziska. Kłamiesz, znam Son Goku i on ma czarne włosy. Ty się podszywasz. A, racja, włosy mam inne, ponieważ jestem Super Saiyanem. A nadal, ale to nadal ja. Z ręką na sercu. No niby brzmi jak Son Goku. Pewnie, chodź. To jakiś taki budowniczy wygląda. Być może czuł się niezrozumiały przez otoczenie, więc pofarbował włosy, żeby wyrazić w ten sposób swoją frustrację. Rozumiem, że można się frustrować, ale po co barwić włosy? Co my mamy zrobić, Imperatorze Pilafie? On słyszał wszystko, o czym właśnie rozmawialiśmy. Spokojnie, musimy zachować spokój i go ciszyć. Jasne. Cóż, chodzi o to, że zgubiliśmy bardzo ważny kapsuł. I zapewniamy, że nie zamierzamy użyć tej kapsuły, żeby przejąć świat, okej? Właśnie. Nie planujemy niczego złowieszczego. Wierzymy. Wierzysz nam, prawda? No to będziemy tutaj mieli kolejną misję. Już widzę tutaj poziom zalecany 45. Pilaf i jego gang gorączkowo poszukują
zagubionej przez nich kapsułki. Pomóż ją znaleźć. Dobrze, no to mamy spore punkty doświadczenia. Ultramózgoklep do odblokowania. Pytać w lot. No, będziemy tutaj teraz szukać kapsułki. Ach, cóż, czy mogę wam pomóc znaleźć tą waszą kapsułkę? Co? Naprawdę zrobisz to? Jasne, nie? Zrobiliście tego sami dla... No nie, samego dla mnie. Słyszał pan to, imperatorze Pilafie? On nam pomoże. To naprawdę w porządku facet. Głupcy, jak myślicie, co się stanie, jeśli on znajdzie naszą kapsułkę? Musimy go uprzedzić. Tak jest. O, skoro o kapsułce mowa, to gdzieś dokładnie ją zrobiliśmy. Wiem, że wcześniej na pewno ją mieliśmy. No to jeszcze sobie tutaj porozmawiamy z tym całym gangiem Pilafa, bo nie wiadomo, co jeszcze możemy. To... No, po prostu musimy ją poszukać. Nie pamiętasz? Kurde, ale oni mają tereny. Dobrze, no to widzę, że tutaj jest jakaś ciekawa misyjka odnośnie tego gangu Pilafa. Musimy znaleźć tą kapsułkę, która tutaj będzie mu pomocna. Tak jak mówię, tutaj jest taki bardziej odcinek związany właśnie z taką eksploracją i oczywiście na misjach takich dodatkowych. I proszę bardzo, jesteśmy. I lecimy, lecimy. Musimy to znaleźć. Znaleźć tą kapsułkę. A, ona jest tutaj, zaznaczyłem sobie jeszcze. Tu jest ta kapsułka, więc nie będzie problemu, żeby ją znaleźć. Chociaż tutaj jest odległy teren takich zabudowań. Się na uboczy. Ja myślę, że właśnie w tych krzakach muszę sobie tak zmniejszyć lot. Może nawet w powietrzu. Poszukamy u tej kapsułki. Jesteśmy tutaj po środku. Może tak troszeczkę sobie przyspieszę. A, możliwe, że ona może być tu. Można tutaj rozwalić, tak jak mówiłem. Musimy sobie teraz tą kapsułkę znaleźć. Gdzie ona się tutaj ukrywa, bo my jesteśmy tutaj. Jeszcze tutaj sobie rozwalimy. O kurde, sajbamy, no proszę. Pięknie. Dawaj, są głupi. Tak jest. Pięknie, wykończenie. Super wykończenie. No i mamy zdobyte. Powinniśmy teraz bez trudu poznaleźć tą kapsułkę całą. Ale gdzie ona się tutaj nam ukrywa? Bo naprawdę jej nie widzę. Gdzie ona to może być? Gdzie ona może to być? A, możliwe, że ona tu może być. A, tutaj nie. Tu. O. Tu możliwe, że ona jest tutaj. Jest kapsułka Pilafa. No i przy okazji, żeśmy tą fajną misję odblokowali, więc musimy teraz w tą stronę się kierować, żeby znaleźć tego naszego Pilafa. No, Pilafie. Oj! Znalazłeś naszą kapsułkę? Tak. Czy to tej kapsułki szukacie? Tak, to ona. Proszę, spójrzcie. Operatorze Pilafie, to nasza kapsułka do nowej maszyny Pilafa. No i misja jest ukończona. Pięknie. Nagroda Ultramózgoklep.
kontynuujemy naszą opowieść. Cieszę się, że macie do czego szukaliście. Dobra, spadam. Bardzo dziękuję, naprawdę nam pomogłeś. No i mu pomachali. Jedną chwilę. A, potrzebujesz czegoś jeszcze? Rozumiem, nie masz. Połknąłeś haczyk, żyłkę i spławik. W tej kapce znajdzie jej broń ostateczna, potrzebna do zniszczenia ciebie. Co takiego? To ultrapotężny robot. Chcesz powiedzieć, że jestem tam coś super silnego, z czym mogę walczyć? No to na co czekamy? Cóż, teraz Imperator Pilaf zdaje się, że on bardzo chce walczyć. Wkrótce minie mu ten zapał. Użyć nowej maszyny Pilaf. Naprzód, maszyno Pilafa, zniszcz Song Goku. Ale będzie walka teraz. No to walczymy. Myślę, że nie Kamehame. Od razu będzie wsparcie Super Masenko i Super Kamehameha. O kurde, ale mnie tutaj te czachoroboty. Pięknie, wykorzystanie energii. Koniec. Super wykończenie. Zdobyłem te punkty doświadczenia. Moja maszyna Pilafa. To wcale nie było zabawne. Imperator Pilafa, on zniszczył maszynę w mgnieniu oka. Teraz możemy zrobić tylko jedno. W nogi. Nie zapomnimy tego. Czego? Nie zapomniecie. No i gang Pilafa tutaj chciał przechytrzyć samego Son Goku, ale niestety im się to nie udało, nawet stwarzając taką maszynę, gdzie Son Goku mógłby ją rozwalić naprawdę bez niczego. No zobaczymy tutaj jeszcze. Tutaj pewnie mi tutaj zaraz za tajemnicę, że tutaj są właśnie te kryształki. Myślę, że tutaj oprócz tej mapy już tutaj więcej nic nie będzie, więc się przenosimy w inną lokację misji dodatkowej. Jak widzę, tutaj miasto Papaja też nam daje jakąś ciekawą misję, więc tam wchodzimy. A, znajdujemy się w kolejnym. Widzę, że tam Baba Gula. Może akurat ona coś tutaj ma, albo do niej właśnie trzeba iść, żeby tutaj misję przejść. No, oczywiście tutaj sobie fajnie. Zrobimy tą misyjkę. A sobie tutaj skoczymy. Zobaczymy tutaj mieszkańców. Widzę, że jakaś para sobie tylko siedzi i rozmawia właśnie. Tutaj to samo. Dobrze, no to Baba Gula, zobaczymy, co ty masz mi do powiedzenia. Cześć, wróżko Baba Gulo. Bo to jest wróżko Jad. Hej, kim ty, Elże? To ty, Son Goku. A, wiem, że trochę inaczej wyglądam, ale to ja, Goku, szybko tu. Szybko to rozgryzłem. O, i nie tylko to rozgryza, wiem, czemu tutaj jesteś. Poważnie? Chcesz mnie prosić, żebym znalazła ci kogoś silnego, prawda? Aha, wróżka Baba Gula powinna wiedzieć, gdzie możesz znaleźć dobrego partnera do ćwiczeń. Idź z nią pogadać. Poziom 47 to naprawdę będzie bardzo fajny poziom. Oczywiście punktów... PD aż 130 parę doświadczenia.
Między światami. Skąd wiesz? Potrafisz też czytać w myślach? Nie muszę czytać w twoich myślach, żeby to wiedzieć. Serio? Powiedz mi, więc czy w okolicy jest ktoś silny? Masz jakieś pieniądze? Dobrze. I tak nie mogłam cię spławić. Tym razem nie musisz płacić. Niewiarygodne. Większość ludzi wydaje majątek na moje wróżby. Zobaczymy. No tak, proszę. Znajdziesz tu tego, kogo szukasz. Miejsce, w którym znajduje się silny przeciwnik, zostało zaznaczone na twojej mapie. Świetnie. Dzięki wielkie wróżko. Dzięki. To silny przeciwnik, ale prawie na pewno jest złoczyńcą. Za głowę takiego łobuza z pewnością wyznaczono nagrodę. Daj mi znać, jeśli go pokonasz, w ramach zapłaty przyjmuję pieniądze z nagrody. Czyli twoja usługa nie jest jednak darmowa. Moje usługi nigdy nie są darmowe. Okej, w takim razie spadam. No i mamy kolejną tutaj misyjkę związaną z Babą Gulą. Tutaj jednak nazwali ją jako Baba Jaga. No i sobie tutaj przejdziemy do tego terenu. Jak widzę, jest kilka miejscówek, gdzie można tutaj spotkać tego złoczyńcę, jak widzę. Aha, on jest tutaj. Więc możemy się przenieść. Pierwsze się przeniesiemy tutaj, jak mi wskazuje mapa. Gdzie jest w ogóle najbliżej. Dobra, są gokanie. Polecimy sobie. Tam coś mi wskazuje. Tam i tam. Polecimy tam, gdzie sobie tutaj zaplanowałem. Przy okazji pozbieram te wszystkie smocze kule. Ale jeszcze coś ciekawego. Może jest? A jest! Oczywiście zapomniałem o tej właśnie fajnej funkcji, że można przecież tutaj sobie fajnie polatać. Oczywiście. O, właśnie tak. Można sobie tutaj fajnie polatać. Nie chcę mi się walczyć z czachorobotami. A jednak to jest misja związana z nimi. Ale widzę, że to jest armia Frezera. Dobra. Są gukanie, dobra. Dawaj. Ale mocny cios. Ten to już nieopawny będzie. Dzięki dama. Koniec. Ale poleciała tam Genki Dama. Są gokanie? Poradziliśmy sobie tutaj z nimi. Ale jeszcze sobie tutaj coś fajnego. A, tutaj mi takie coś pokazuje. Nie będę tym się bawił. Jednak nie będę tutaj się z tym bawił. Jest jakaś krzepka ryba. Ja tak lubię sobie czasami tutaj poeksplorować ten cały światek. Szybka złota ryba. Okej. Dobra. Pora, żeby się przenieść do kolejnej lokacji i lecieć jak najszybciej. A, są tak w górze tutaj. Kolejni z armii Frezera. Ale mnie tutaj zaatakował. Ale mnie tutaj musiałem się otrząsnąć normalnie. Ale kamer.
rozwaliłem tego rywala. Broń, broń się. Oto rozwalone. Kto jeszcze tu jest? Ole mi tutaj przywalił. Blokujemy ten cios. Są kokanie. Ostateczne wykończenie. Dawaj. Dokładnie. Super wykończenie. No i się przenosimy do kolejnej lokacji. A Son Goku jest coraz mocniejszy. Gdzie to jest? Muszę sobie to poszukać. To jest jakaś góra. Tak. No to lecimy. I rozbiliśmy tego. A, jest. O, tutaj widzę, że jeszcze jest ten złoczyńca. Od razu go zaatakujemy bardzo potężnym atakiem. Jest, bardzo ładnie oberwał. No, ale tutaj atakuje mnie. Koniec! A tutaj była wspólna taka technika razem. Ja cię kręcę, ale była zabawa. W sumie mogłem z kimś powalczyć jeszcze przez kilka rund. Najpierw powinien wrócić do wróżki. Do Baby Guli. No to gdzie ona to jest, Baba Gula? A, nie tam, nie tam, tam. Tamtą stronę sobie polecimy i poinformujemy Babę Gulę, że zostaliśmy... To znaczy misję, żeśmy wykonali. Złego. I lądujemy. O. Rozmawiamy. A więc zrobiłeś to? Tak. Ale nadal palę się do walki. Może zawsze możesz zginąć. Cóż, zawsze możesz zginąć i trafić do zaświata. Tam można walczyć do woli. Cóż, byłoby świetnie. Ale w tym świecie jedzenie lepiej smakuje. No i Chi-Chi wściekałaby się, gdybym zginął. Więc tu zostanę. To raczej oczywiste. Ale dziwny jesteś. W końcu ten świat potrzebuje takiego zbawiciela. No i odblokowaliśmy. Wyjątkowa świetna książka dla dorosłych. Odblokowała się nam. No i mamy tutaj kolejną w społeczności osobę, którą możemy oczywiście sobie ją dać. No, ale myślę, pierwsze zobaczymy. Kolejna jakaś misyjka. Tutaj chyba nam się tutaj nic już nie będzie wyświetlać. Nic tutaj już nie mamy, jeżeli chodzi o misje dodatkowe. Więc się przenosimy do kolejnej lokacji. I tym razem chyba sobie pójdziemy do chaty żółwia. O, ja akurat jestem. Tam, gdzie jest chata żółwia, ale przy okazji, gdy już tutaj jesteśmy razem ze Son Gokanem, wpadniemy zobaczyć, co tu jest. A, tu się raczej nic nie zmienia. Może jeszcze z Krillan porozmawiam.
No dobrze, jeszcze zobaczymy, jak na mapie, czy mamy tylko jedną misję, czy więcej. Widzę, że mamy tutaj więcej, ale one są związane z zupełnie z czymś innym. Dlatego nie wchodzę. No i wchodzimy do tego genialnego żółwia. Us! Hej, boski mistrzu, hej, Krillanie. O, Son Goku. Son Goku, co słychać? Nic wielkiego. Zastanawiam się, czy znacie jakieś nowe, ciekawe treningi. Co właściwie ostatnio trenowaliśmy, Krillan? Dostarczyłeś mleko żółw w skorupach. Orałeś ziemię gołymi rękami. Nie, było. Nie było żadnych skorup żółwia. Założę się, że teraz Krillan mógłby bez problemu unieść 50-kilogramową skorupę żółwia. Jejku. Wraca tyle wspomnień, trening z tobą. W czasie turnieju sztuk walk była dobra zabawa. No tak, ciekawe, jak się ma ten cały Jackie Chan, z którym walczyliśmy. Już wtedy bym całkiem stary, więc kto wie. No przepraszam, że jestem stary. He? Nie mówiliśmy o tobie, boski mistrzu. A tak, dobrze, ha, chyba się przesłyszałem albo coś. Pamiętam, że podczas turnieju walczyliśmy też z tobą, Son Goku. To była zacięta walka. Życzysz samej może teraz zmierzyć się ze sobą. Oszalałeś, Son Goku? Pozamiatałby mną podłogę, gdybyśmy teraz walczyli. Nie, interesujące mnie. Wygranie albo przegranie. Chcę tylko zobaczyć, ilu się nauczyliście. To ja, Son Goku. Zmierzysz się z Krillanem? No, boski mistrz chce sprawdzić, jak to dokonali, jakich postępów Son Goku i Krillan zmierzy się z Krillanem i powierzą mu, co, na co go stać. 116 tysięcy. A tutaj jest takie ciekawe. No i zobaczymy. Dzielenie mistrzostw. Okej, dam. Dla mnie bomba od dawnych. Od dawna chcę się z nim zmierzyć. Piszą go pozamiata. Dobra, bierzmy się do roboty. Tylko daj mi małe fory, dobra? Krillan. Dostałeś, Krillan. O, ale mi tutaj przysunął. Ach, ale energia. Poleciał aż Krillan. No? Koniec! Super wykończenie. Yukara! Dość tego. Obaj bardzo mi zaimponowaliście. Staliście się o wiele lepsi. Stary mistrz cieszy się, że ma takich wspaniałych uczniów. Naprawdę tak, że sprawiałem ci radość. No dobrze. Ech, Boże, ja też powinienem kiedyś mieć ucznia. Mógłbym go wyszkolić i walczyć z nim, gdybym będzie gotowy. Zdaje się, że bardzo interesują cię walki z uczniami niż pomaganie mu. Cóż, ktokolwiek by twoim uczniem musiał być niesamowicie silny, żeby ci dorównać.
Jeśli kiedyś będzie mieć ucznia, musimy nauczyć ich czegoś więcej niż walki. Muszą też poznać dobre maniery i dyscyplinę. Wojownika używają w walce tylko ciało. Tak, nie jestem najlepszy, te klocki. No i tutaj misja została zakończona. Mamy kolejną nagrodę. Ale tutaj jeszcze porozmawiamy. A, Krillin to te wasy sunna. Sashiburi datta kendo. Tanashikatta na. No, wspaniale by było walczyć z Krillinem po takim długim czasie. No i oczywiście coś jeszcze tutaj możemy zrobić. Tam jeszcze jest żółw, może coś tam ciekawego powie. A co się teraz stanie? Raczej tutaj nic nam nie mówi. Dobra. No to przechodzimy do następnej lokacji. Trzeba misja z żółwiem. Gangiem Pilafa. Tutaj z babą Kulo. Przechodzimy do tego. Darling. O, tutaj też jest tam Papa Gula, więc też będzie fajnie, jak tutaj podlecę sobie. O, na chmurce. Już chyba nie będzie takich miejsc, ale za to tutaj misja tutaj gdzieś jest. Tu jest. A, Android numer 18. Co ja mówię? Android numer 8. Pójdziemy sobie razem ze Son Gokanem. O, tu są jakieś... Jeszcze zapolujemy na te... To są bardzo renifery. No ładnie, wszystkie żeśmy tutaj wyzbierali. Dobra. No i porozmawiamy z tym całym Androidem numer 8. Ósemka to ty? To ty ósemka? A, kim ty jesteś? A przepraszam, jestem Super Saiyanem, więc zapewne nie da się mnie poznać. Aha. Może troszkę inaczej wyglądam, ale to ja, Son Goku. O, Son Goku, kupę lat. Co robisz sam w takim miejscu? Zbieram drewno na opał, ale zwykle odgarniam śnieg. Zima jest bardzo surowa, więc wychodzenie na zewnątrz jest bardzo niebezpieczne, ale mimo zima nie przeszkadza. Dlatego zbieram drewno na opał. Naprawdę miły z ciebie facet, ósemka. Ale mam kłopoty. Komputer w moim ciele szwankuje. Zbiorę więcej drewna, jeśli zostanę naprawiony. Okej, może jest po prostu głodny, zjedz coś. Nie. To mnie nie naprawi. Znasz kogoś, kto mógłby pomóc? A, niech pomyślę. No to tak, ósemka chyba chce. Kiepsko się czuje, ale nie każdy potrafi naprawić androida. Pomóż mu znaleźć kogoś zdolnego do pracy, czyli musi tutaj mieć jakiegoś pomocnika, że tak powiem. Fajne są te misje, naprawdę te dodatkowe. Tak myślę, że staruszek Bulma mógłby to zrobić. Naprawdę? Cóż, nie jestem pewien, ale go zapytam. Zapowiada się ciekawa misja. Pomożemy tu androidowi numer 8. A ty co o tym sądzisz? Cóż, mam wszystko potrzebne dane. Może mógłbym coś zrobić, gdybym miał jego schematy. W laboratorium doktora Jiro, Krillin i reszta znaleźli schematy androidów numer 16, 17 i 18. Nie możesz użyć tego? Android numer 8 nie zbudowano na wzór człowieka. Jest jak Android 16, tylko to o wiele starszy model.
Jestem androidem bardzo starego typu. W takim razie chyba pójdę do laboratorium, może coś tam znajdę. Och, dziękuję ci, Son Goku. No to poszukamy coś, co pomoże naszemu przyjacielowi. Mam nadzieję, że może pomóc. Dobrze. Musimy coś tutaj zobaczyć. Oczywiście tutaj, jak widzicie, tę kobietę, naukowiec. To jest, jeszcze raz wam powiem, Android numer 21. No to dobra. Gdzie to możemy pójść sobie teraz i to znaleźć? Tutaj nie ma, tutaj też nie ma. Ale tutaj Son Gokan pewnie jest. No dobrze. Obszar góry północy, twój cel na mapie. No to idziemy, Son Gokanie. Oczywiście tutaj chyba by się zwiększył poziom 54, jak zauważyłem. Warto by też użyć czarodziejskiej fasolki. No, Son Gokanie, jesteś tutaj też. Mapa. Gdzie to jest na mapie? Obszar gór południowych, więc tutaj chyba tego nie będzie. Misja gdzieś zupełnie gdzieś indziej jest. Tak, to jest misja związana z innym całkowicie miejscem. Więc lecimy tam jak najszybciej. Dobrze, no to... To jest gdzieś tutaj. A widzę tam Android numer 21. Ona też tutaj jest. A tutaj sobie zboczyliśmy. Tak, tutaj. Dobra, nie ma co. Masenko. Super, kamer. Ale... Ale moc, koniec. Są Gokani, jak my mamy energię. Warto było tutaj potrenować i zobaczyć, gdzie dokładnie tutaj jest. Ale tutaj widzę, że jest też ten Android numer 21. Zdaje się, że pod tymi gruzami jest. Tak, nieważne. Nie zawracaj mi głowy. Chodzić. O, wygląda... Na laboratorium? Dobra, lepiej się rozejrzę. No, tutaj musimy zobaczyć, gdzie to dokładnie jest. Na laboratorium poskaczemy sobie oczywiście i coś widzę, jest. Jest, rety, ale bałagan. Znalezione czegokolwiek zajmie miesiąc. Może zrobię to później. Ciekawe, czy mogę to rozwalić, ale zobaczymy. Przecież to... Albo wejść tam. Nie, tutaj raczej nie mogę wejść. Ale ważne, żebym sobie tutaj zobaczył. A, jest tutaj coś. Raczej mi się to nie przyda. No to jeszcze raz, Son Goku. Chyba coś tutaj widzę. Tak, to jest tutaj. To tylko złom. No, a, jest jeszcze coś tutaj. Nie, to się do niczego nie nadaje. Okej. Okay. Spróbujemy gdzieś... Gdzie to może być? Może tu, może tu? A, tutaj coś jest. Może to będzie akurat to. Jest. Znaleźliśmy. Kujcua!
E, co to? Alarm intrus. To jakieś roboty laboratoryjne. Zabić, zabić. Nie wiem, czym jesteście, ale je... Jeśli zamierzasz mnie zaatakować, to dawaj. Dobra. Koniec. Ale piękny łączony atak. Uff, no i robota załatwiona, i co? Wziąłem wcześniej. Trochę napalone, ale zdaje się, że jakiś stak papieru. Spójrzmy, co tu napisane. Android numer 16. Wzorowany na doktorze Żir. Co to jest? Co jest na pozostałych stronach? No proszę, Android numer 8. Nic z tego nie rozumiem, ale to na pewno to, czego potrzebujemy. Lepiej pokażę to doktorowi. Napalone dokumenty doktora Griffowi. No i pomożemy naszemu przyjacielowi. Już chyba to jest nasza trzecia misja związana właśnie z tym androidem numer 8. Omasz dla mnie dokumenty. Czyli dzięki temu możesz naprawić ósemkę. Tak, pomimo mi się udać. Chodź ze mną, android numer 8. Dobrze. Wrócę, Son Goku. Jasne, kolego. Dzięki znaleźć przez Goku dokumentu udało się naprawić androida numer 8. No proszę, już ci lepiej, ósemka? Tak jest. Nowy. Ten doktor Jiro naprawdę był geniuszem. Stworzył tak imponującego androida jak ósemkę prawie 20 lat temu. Ale doktor powiedział mi, że jestem porażką. Nie jestem w stanie powiedzieć, co w tobie jest porażką. Widocznie oceni swoje dzieła według specjalnych kryteriów. Ale cieszę się, że jestem porażką. Dzięki temu zostaliśmy przyjaciółmi. Też się cieszę, że jestem, że jesteśmy przyjaciółmi, ósemka. Naprawdę pomogłeś mi we wieży i mięśni. Chodź, zabiorę cię tam. Dobrze, dziękuję. No i pomogliśmy właśnie temu androidowi numer 8. No i teraz ciekawe, co będzie. Do zobaczenia, ósemka. Cześć, Son Goku. Do zobaczenia wkrótce. Ukończone. Jeżeli nam mówi do zobaczenia wkrótce, wydaje się co najmniej, że jeszcze możemy mieć właśnie z nim jakąś misję. Byłoby naprawdę fajne, bo to jest akurat androida, ósemkę, lubiłem tego. Bardzo mi pomogłeś. Okej, no to jeszcze popalujemy sobie na te renifery przy okazji. Mięsko sobie weźmiemy. Nie byłoby głupie, żebyśmy tego nie złapali, albo co? No i mamy renifer. Jeszcze tutaj jeden. Wyborne mięso renifera. No proszę. Baba Gula tutaj była. I tutaj różne. Co? Czekam na zamrożone mięso królika. O co tutaj chodzi z tym królikiem jeszcze? Może będzie ciekawa misja? Chyba nie. A, tutaj trzeba rozbić tą skałę. Zniszcz. Zamrożone mięso królika. Masz. Szkoda, że właśnie nie ma tych misji pobocznych tutaj tych ludzi. Krzepka złota. A, złota ryba, to już było. Ale tutaj... magazyn. Dalej ruszamy odkrywać. Chodź polować na dinozaura. Dinozaura? Ciekawe, czy w ogóle w tym rejonie w ogóle są dinozaury. Jak się przypominam, to chyba ich tutaj... A, były tu dinozaury, jest tutaj.
ale to już misja nie będzie związana z naszą wątkiem fabularnym. Odblokowaliśmy naprawdę raz, dwa czy cztery misje poboczne, więc byłoby dobrze, jakbyśmy teraz poszli sobie... Tutaj coś było też. Warto to sprawdzić. Na Bagnet Blade. A nie, to jest ta misja związana ze kryształowymi kulami. Czyli tą sajanską mocą. Kolejne znaczniki muszę sobie zobaczyć. Do Jamszy tutaj właśnie... Kryjówkę Jamszy, tam właśnie było kolejna misja, ale sobie pójdziemy już do tego wątku. Przed tą Chichicę. Tak, też dobrze. No i pora, żebyśmy tutaj... Tam też jest jakaś misja, ale to jest związana z kryształowymi kulami w tym miejscu. Ja myślę, żeby tutaj potrenować sobie jeszcze, bo Son Goku ma kilka misji, jeżeli chodzi o trening. Ja bym tutaj chętnie ten trening zrobił. O, właśnie. Goku może przecież przejść treningi. Popatrzcie, 40, 50, 50. Cios z moczym błotem. O, to będzie fajne. Genki Dame EX. O kurde, to też będzie fajna technika. No proszę, Son Goku też ma. Kamehame ma. I nieprzerwalny atak energii. Jak widzę tutaj, jest naprawdę sporo. Dobra, no to przechodzimy. Pierwsze Son Goku tutaj będzie przechodził tę misję. Dobra, powalczymy sobie teraz, potrenujemy. Ale mi tutaj... O, nie miałem w ogóle szans. Ole, walka! Ole, mi tutaj walnął! Kamehame, no, ale mi tutaj przywalili. O kurde, nie zdążyłem. Dzięki dama, dawaj. O kurde, uciekł przed tym. O, ale mi tu przylał. Kamehame. Ale mi tutaj ładnie. Koniec. Ładnie oderwał. Super. Nieprzerwane uderzenie ki. Genki Dama. Na 50 levelu. Będzie co najmniej ciężko, ale zobaczymy. Od razu Genki Dama.
Dawaj, dawaj, Songo. Ol, kurde. Łokuj to. Ole, mocny cios. Kto to wykonał? Broń, broń, broń. Ole, ciosy normalnie piękne. Walki to normalnie są piękne. Jest pokonany. Ale kurwa. Ale mi tutaj wywalił. Piękna technika. Będziemy walczyć naprawdę bardzo ładnie. Ol mi wolno. Na C. O kurde, ale moc. Dama, dawaj. Na Vegetę. Teraz. Ole mi tutaj przygrzał. Ale cios, nogę. No i odblokowane, pięknie. Cios morderczym płotem. Od razu Genkidamę muszę od razu na nim walnąć. Jeszcze raz spróbujemy. Teraz walczymy. Okej. Ol, mi tutaj skubańce. Jest wykończony. Ol, mi tutaj ładnie Vegeta przysunął. Ol, mi tutaj walnął. Wielki dama na Songo Kana. Yeah.
O kurde. Ale moc. Dobra, teraz pora z Vegetą się tutaj. Ale mi tu. Ładnie. Ole, umknąłem. Ole. Ol mi przygrzał. Jest koniec. Super wykończenie. No, faktycznie tych treningów trochę Songo miał. Miał tutaj naprawdę trudności. No i przystępujemy do walki z samym Songo Kanem. On też ma trochę tutaj treningów. No i Songo Kan, dajesz. Termasenko. Ol. Ol, mi tutaj przygrzali. Ol, Junior też jest mocny. No, co mamy te treningi? Masenko. Kurde, kondycję tą naprawdę. Koniec. Szybkostrzelna fala ki odblokowana. Teraz będzie Kamehame. Ole. Ole, tutaj. Ole, mi tutaj. Ale wyrwali ładnie. A. Oberwali. Ole mi tutaj. Ol mnie uwalił tutaj. Songo Kan, dawaj. Pięknie, koniec. Opanowano Kamehame. Smoczy. Super młot. Ale mnie tutaj ktoś uwalił. Jeszcze raz Masenko, dawaj. O,
jest, cios krytyczny. Ole, tutaj mocne ataki są. Naprawdę, trzeba walczyć. Ole, mocne ciosy. Nie udało ci się machnący go sam po co? Dobra. Kurde. Piękny koniec. Smoczy super młot odblokowany. No i teraz przyszła pora na kolejną walkę. Naprowadzane Masenko. Co tu tam? Ale mi tutaj przygrzał. Jest! Rozwalenie! Jest! Rozwaleni powinni być! Ale mnie tutaj teraz walnął. Ol, energia. Ale koniec piękny. Naprowadzone Masenko. Kolejny atak jest. A, super szybka fala ki. Nie wiem, czy Son Gohan sobie poradzi. A, nie spełniam warunki, żeby to odblokować. Ale fajnie, żebym sobie tutaj to porobił. Także sobie poprzepisuję jeszcze techniki i będę już gotów na walkę z samym Komurczakiem, więc to był taki odcinek, powiem wam, bardziej eksploracyjny i związany z misjami pobocznymi. Także jak wam się podobało, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę, bo ten odcinek przekroczył już naprawdę godzinkę. To do zobaczenia.